dobra, jesteśmy w tym miejscu, które zawsze przez 30 lat, odkąd żyję w Białymstoku, widziałem i nie wiem, co to jest. Jest na górze krzyż, a tu jest taka jakby takie zadaszenie, nawet nie wiem, jak to nazwać, czy to można nazwać. Idź i sobie nagraj. No właśnie, chcę pójść. A gdzie stajemy samochodem ogólnie? Ja się wrócę i zobaczę. A i tu będziemy robić zdjęcie, tak? Nie wiem, zobaczymy. No dobrze, zobaczymy, co to w ogóle jest. No ty obracaj. Co to jest w ogóle? Nigdy tutaj po prostu nie byłem i nie wiem. Pewnie można otworzyć, ale nie będę tego robił. Obrońcy ojczyzny polegli w 1920 roku. Brysiewicz, Romuald i inni tutaj, tak? Jeżeli to jest pamięci zamordowanych przez bolszewików. Taki pomnik. Pomnik w 10-letnią rocznicę mordu, ofiarność całego społeczeństwa białostockiego wyglądowała, tak. I odbudowana w 70. rocznicę wojny polsko-bolszewickiej staraniem mieszkańców miasta Białegostoku w 90. roku. To taka, można powiedzieć, nawa jakby jest. Obok tutaj jest droga na Warszawę, na Ełk. O, tutaj widzimy właśnie. I na górze krzyż.